Ze mną jest trener dzisiejszych zwycięzców i drużyny, która awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski, trener Mariusz Bekas. Witam, trenerze. Trenerze, zgodnie z planem, czy jednak odrobinę problemów sprawiła ta Olimpia? Było, że tak powiem, odhaczyliśmy kolejnego rywala na naszej drodze, ale oczywiście mecz był bardzo interesujący. Olimpia zagrała bardzo ambitnie i, że tak powiem, na pograniczu gry męskiej, brutalnej. Musieliśmy na początku się temu troszeczkę okrzepnąć w tej grze i było widać, że początek nam nie wychodził, szczególnie w tej pierwszej połowie, chociaż parę sytuacji mieliśmy, ale ambitna postawa gospodarzy i szczelna obrona nie pozwala nam wykorzystać sytuacji. No, w drugiej połowie już tych sytuacji mieliśmy więcej, udało nam się strzelić te dwie bramki, ale ci, którzy oglądali to spotkanie, myślę, że mogli zobaczyć ciekawe widowisko, szybkie, męską grę. Czyli podobała się panu drużyna dzisiejszych gospodarzy, bo jak pan wie, to jest klub, który dopiero raczkuje. No i chyba dobrą przyszłość mają przed sobą. No, jeżeli będą cały czas tak ambitnie występowali w każdym meczu, to na pewno swoje mecze będą wygrywali. W następnej rundzie, a więc 1/8 finału Pucharu Polski, czeka na państwa już Piast Dubowo, również zespół A-klasowy, który jest nam doskonale znany. Będzie łatwiej niż dziś? Czego się spodziewacie? To znaczy, trudno nam powiedzieć. Raz byliśmy na boisku w Łubowie i stwierdzam, że będzie trudno, ponieważ jest to bardzo niewielki obiekt, więc myślę, że na pewno w następnej rundzie gospodarze także będą ambitnie grali i będą nam się starali przeciwstawić. Oczywiście znamy naszą wartość i staramy się udowodnić w każdym meczu, że nieprzypadkowo kroczymy od zwycięstwa do zwycięstwa. Staramy się budować też klub w pewnym jakimś takim celu i mamy zamiar w Pucharze Polski także zdobywać kolejne szczeble. No, mamy nadzieję, że tak się będzie działo, skoro odpadliśmy właśnie z wami. Ja zapytam jeszcze o poczynania ligowe, bo no, kapitalny początek sezonu, 9 spotkań, 9 zwycięstw, jedno odwołane, czekacie być może na decyzję o walkowerze. Jakie są plany? Już dzisiaj snujecie takie być może plany na przyszłość, że podbijecie tą czwartą ligę? Od początku, kiedy awansowaliśmy w czerwcu, chcieliśmy zbudować drużynę, która będzie mocna i będzie biła się o pierwsze miejsce. Udało nam się tak stworzyć. No, oczywiście nie spodziewaliśmy się, że w każdym meczu odniesiemy zwycięstwo. Wiadomo, że sezon jest dość długi i prawdopodobieństwo tego, że do końca nam się to uda, jest dość nikłe, ale będziemy o to oczywiście walczyli. Oczywiście chcemy zdobyć pierwsze miejsce, ale oprócz tego wiadomo, że jeszcze w tym roku czekają baraże, także być może zawsze trzeba mieć w zanadrzu to, że jeszcze w czerwcu czeka najważniejszy mecz, więc jesteśmy ostrożni co do swoich planów, ale oczywiście otwarcie mówimy, że interesuje nas pierwsze miejsce i z potencjałem, który posiadamy, chyba na to zasługujemy. Oczywiście wszystko zależy od naszej postawy na boisku. My jako Olimpia Poznań serdecznie wam życzymy tego, żebyście na obu frontach odnosili sukcesy. Tyle trener dzisiejszych gości, Mariusz Bekas, dziękujemy, a wy zostańcie z nami jeszcze chwilkę. Za moment dyrektor sportowy i kapitan drużyny IKP Sebastian Walkowiak powie parę słów. Dziękuję, trenerze. Gratuluję.